Dziś jest z nami ksiądz Mateusz Puszty, kapłan diecezji sandomierskiej pochodzący ze Stalowej Woli, który obecnie pracuje w Botswanie. Proszę księdza, jak wyglądają takie w Polsce normalne rzeczy, jeśli chodzi o szkołę i służbę zdrowia właśnie tam w Botswanie? Czyli tak jak większość rzeczy, one są państwowe. Czyli istnieją na przykład szkoły katolickie, szkoły przy misjach. Ja też mam dwie szkoły, które są właśnie przy misji. Chociaż to nie są szkoły katolickie. Po prostu na to nie ma takiego pozwolenia kraju, żeby to tak funkcjonowało, jak my sobie wyobrażamy szkoła katolicka, czyli z religią, prawda? Jedynie co można, to po prostu właśnie przemycać pewne wartości katolickie, biblijne. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, z tego co wiem, w porównaniu do wielu innych krajów Afryki jest lepsza. Natomiast nie da się tego w żaden sposób porównać do tego, co znamy w Europie. Jest po prostu na pewno gorzej. Rolę lekarzy na przykład w tak zwanym szpitalu u mnie w wiosce pełnią w większości pielęgniarze. Księże Mateuszu, wiem, że praca misyjna jest powołaniem, ale dlaczego właśnie Afryka? Kto wybiera miejsce i w którym momencie zapadła decyzja? Decyzja to była taka, że i tak jest chyba z każdym misjonarzem, wierzę, że się samemu decyduje, czyli prosisz księdza biskupa, żeby skierował cię do pracy misyjnej. Ja zgłosiwszy się na misję, po prostu poprosiłem księdza biskupa, żeby skierował mnie tam, gdzie, do jakiegokolwiek miejsca, gdzie jednak język angielski jest jednym z języków komunikacyjnych, w takim, gdzie ludzie znają jednak angielski. Dlatego dlaczego Botswana, to ja nawet nie bardzo sobie wiedziałem, że taki kraj istnieje może. Gdzieś tam znałem z teorii jedynie. Natomiast prosiłem o język angielski i to dostałem, więc. Jak długo ksiądz pracuje w Afryce? Jakie perspektywy ma ksiądz na przyszłość? No teraz już gdzieś 4,5 roku, to jest piąty rok w tym momencie. Perspektywy są takie, że jako ksiądz diecezjalny mam kontrakt. Jest to kontrakt między biskupem sandomierskim, czyli moim biskupem, a tamtejszym biskupem. My tam teraz nie mamy biskupa, ale wierzymy, że za jakiś czas będziemy mieli, więc jak mój kontrakt się skończy, to jest kontrakt 3-letni. Ja teraz robię drugi kontrakt, więc w 2022 będę musiał po prostu go odnowić. Natomiast biskupi polscy raczej nie robią problemu z wyjazdem księży na misję, więc nie boję się o to, że jak będę chciał, jak będzie zdrowie, to że będzie odnowiony. Jeżeli chodzi o najtrudniejszy aspekt pracy misyjnej, to jaki to jest? Na pewno jest to samotność. Dla mnie to jest takie specyficzne, ponieważ ja jestem jedynym księdzem w ogóle diecezjalnym spoza Afryki, który jest w kraju, nie tylko w diecezji mojej. Jest dwóch zakonników, księży werbistów, już z takim dobrym, dłuższym, długim stażem w Botswanie. Natomiast jednak jako ksiądz jestem tam sam i to jest ta rzecz, która naprawdę na pewno doskwiera. Nie? Jest wiele różnych problemów, natomiast myślę, że kiedy człowiek jest ukierunkowany na tę taką ideę misyjną, czyli mówimy tak o ewangelizacji, o uczeniu pewnych wartości, to wiele rzeczy trudnych przechodzi gdzieś tam w niepamięć. No ale samotność na pewno. Co przynosi najwięcej radości w pracy w Afryce? No kiedy widzisz jakikolwiek skutek, nie? To radość dzieciaków chociażby, które przychodzą na misję. Oczywiście, to są dzieci bardzo często zaniedbane, one przychodzą interesownie, żeby coś tam dostać. Natomiast mają tę taką radość, nie? Ale jest też wiele takich wzruszających takich chwil, typu ktoś przynosi taki jeden pieniążek lokalny, prawda, i prosi o kanapkę. Kanapka kosztuje 20 takich pieniążków, załóżmy, prawda? Natomiast oni wierzą, że jesteś tym kimś, kto w jakiś sposób może im pomóc. To też jest cenne, nie? Kiedyś pracował ksiądz z młodzieżą w naszej diecezji. Był ksiądz diecezjalnym asystentem KSM-u. Czy w Afryce też pracuje się z młodymi? Tak, u nas na każdej misji jest młodzież. Tej młodzieży nie ma dużo. Natomiast jedna rzecz charakterystyczna, bo ja mam też grupę młodzieży, że u nas młodzież to bardzo często 14, 15, 16 czy 17 lat. Tam młodzież to 25, 27, 30. Tam naprawdę dojrzałość przychodzi później, w sensie takim emocjonalnym i oni, 20-latek jeszcze siedzi w domu, często do kościoła, to tak jeszcze. Więc ich chrzty i bierzmowanie, wszystko jest późno, to się przenosi też na całe życie parafialne. Niestety młodzież 25 lat to jest bardzo młoda osoba, jeśli chodzi o duszpasterstwo. Więc jest, to się Kiro nazywa taka grupa u nas, grupa młodzieży, natomiast wiekowo jest to po prostu, to są seniorzy polscy. Cały świat opanował koronawirus. Jak sytuacja wyglądała w kraju misyjnym? Ale nawet wygląda. Oni są zamknięci cały czas, żyją w bardzo dużym lęku. Wprawdzie wirus, jaki u mnie w wiosce jest, to jest 70% ludzi jest nosicielami wirusa HIV. To jest prawdziwy wirus. To przynosi śmierć. Niemniej jednak my wiemy o tym. Oczywiście takie
takie higieniczne reguły, jakie są wprowadzone, to są bardzo dobre, bo to ludzie się trochę nauczyli ręce myć, troszkę nauczyli się tam takich zdrowych, potrzebnych rzeczy. To naprawdę, nawet ludzie na wioskach, którzy normalnie wody na przykład nie mają, za bardzo tam nie korzystali z tego do tej pory, teraz zrozumieli bardziej, co to mydło, co to nęte, prawda? Natomiast jest dużo lęku takiego, bo słuchają mediów, więc niestety. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Mateusz Kusztyk, misjonarz Botswania.